Święto Wojska Polskiego to dzień, kiedy nasz głos jest bardziej słyszalny. Te słowa padły podczas uroczystego apelu na Placu Gołębim. Garnizon Wrocław jest jednym z największych garnizonów w Polsce. Dowódca garnizonu głośno mówił o ryzyku, jakie niesie ten zawód i poświęceniu, które mu towarzyszy. Dziękowano żołnierzom za dotychczasowe zasługi. Uroczyście wręczono też wojskowe odznaczenia. W związku z planowaną zmianą zaszeregowania na podstawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mianuję na stopień kapitana, porucznik Perłak Maciej, porucznik Kucharczyk Ariel, na stopień porucznika. Dziś wyjątkowo żołnierze nie byli sami. W większości towarzyszyły rodziny, żony, które każdego dnia drżą o bezpieczeństwo mężów, dzieci, dumne z ojców i matek. Najgorzej pewnie mają te żony, których mężowie przebywają na misjach pokojowych. No ja już jestem w związku małżeńskim z moim mężem 30 lat. Na szczęście nie miałam do takiego momentu, żebym musiała się tak bardzo, powiedzmy, o męża obawiać, bać. Mąż był wcześniej w marynarce, także wcześniej często w ogóle nie bywał w domu, bo był na misjach, ale odkąd jesteśmy razem, także na misje raczej nie jeździ i staramy się, żeby być w domu razem. Ale wesprzeć żołnierzy przyszli też inni wrocławianie. Jestem bardzo dumny z tego, że mamy takie wspaniałe wojsko. To jest bardzo miłe przeżycie, to jest nasza kultura tak naprawdę, to jest coś, co jest nami Polakami przede wszystkim. Każdy, myślę, wrocławianin powinien przyjść, zobaczyć tutaj, jak nasze wojsko maszeruje. No to jest piękny dzień. A jutro do Warszawy na właściwą paradę. Na wrocławskim rynku czekał na wszystkich koncert orkiestry wojskowej, a także wystawa sprzętu. Bardzo cieszy ta dbałość o żołnierza na polu walki, bo widać tutaj samochody, które służą, żeby ratować życie żołnierzy, kiedy trafiają się różne dramaty. Garnizon Wrocław jest jednym z największych garnizonów w Polsce, w którym stacjonuje kilkadziesiąt jednostek wojskowych. Główne uroczystości we Wrocławiu odbędą się 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego. Odprawiona zostanie msza święta w intencji żołnierzy w kościele garnizonowym. Klaudia Nawrocka, Echo 24.